rodziców to u nas prawdziwy orzech do zgryzienia, tak twardy, że najbardziej zawzięty dziadek może okazać się bezsilny. Orzechy można rozgniatać na kilkaset sposobów i z równie dobrym skutkiem. Pod warunkiem oczywiście, że dysponuje się przyrządem nazwanym nie wiedzieć czemu dziadkiem do orzechów. Zasada działania jest prosta, świnia lub śruba. Ale od czegoż jest ludzka fantazja? Dzięki niej zwykły przedmiot może być małym dziełem sztuki. Te eksponaty pochodzą z kolekcji Witolda Tchórzewskiego. Jest lekarzem w jednym z warszawskich szpitali. O jego pasji kolekcjonerskiej zadecydował przypadek. Chciał kupić jakiś zabawny prezent znajomemu na imieniny. Wybór padł na dziadka. Kolekcja zaczęła się od tego egzemplarza, który zakupiłem w Cepeli blisko 20 lat temu. Od tego czasu powiększam zbiory, one w tej chwili liczą około 500 egzemplarzy z kilkunastu krajów historii dziadka do orzechów. Liczę sobie najprawdopodobniej około 200, może więcej lat. Źródła na ten temat praktycznie nie istnieją poza jakimiś wyrywkowymi, fragmentarycznymi źródłami w większych opracowaniach z dziedziny historii sztuki użytkowej. Nie doczekał się jeszcze dziadek do orzechów własnej monografii. Najprawdopodobniej pochodzi z terenu Niemiec, aczkolwiek absolutnie pewności co do tego też nie ma. Stara się gromadzić różne eksponaty, aby pokazać, jak na przestrzeni dziejów zmieniał się jeden konkretny przedmiot. Ale w jego kolekcji znajdują się także noty i nagrania baletu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów, wydania książki Hoffmana pod tym samym tytułem oraz dwa znaczki wydane przez Pocztę Grenady i RFN. Oczywiście z dziadkiem. To prawdziwe rarytasy. Ale prawdziwą ozdobą kolekcji jest baba do orzechów. No cóż, emancypacja po 200 latach wkroczyła i tu. Trawestując znane powiedzenie, gdzie dziadek nie może, tam babę pośle.